Cześć kochani, tu ja, Wojtek Pietraszek. Przedstawiam wam gitarkę firmy Ibanez. Basowa gitara AGB200VLS, seria Artcore AGB VLS, czyli Violin Sunburst. O, tak to się prezentuje. Czyli kształt taki Les Paul. Gryf set in, gryf klonowo-machoniowy, z trzech części zrobiony, typu set in, przetworniki ACHB2, mostek Gibraltar 3 do basu. No i jest to gitarka hollow body, czyli mamy po prostu no, dwa otwory tutaj, dwie komory powietrzne. No i teraz tak, wykończenie tutaj samego korpusu, no to jest klonowe, przód, boki, tył klonowe. Cztery struny posiada ta gitarka. Myślę, że wszyscy ją zobaczyli. Tak mniej więcej jest w przekroju, takiej grubości. Przetworniki mamy dwa. Przełącznik trójpozycyjny. Ten przetwornik, oba, ten przetwornik. Gałki. Głośność i barwa. I właściwie to tyle. Przejdźmy do posłuchania, jak to brzmi. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Przetwornik na razie tutaj przy mostku. Barwa na maksa, głośność na maksa. Zobaczmy teraz barwę, jak skręcę, dam na minimum, uwaga. Teraz zobaczmy gałkę od barwy na maksa, ale zobaczmy przetworniki oba. Teraz zobaczmy, jak byłaby zmniejszona barwa na zero. Teraz przetwornik przy gryfie, damy barwy na maksa. Thank you.
dwa damy na minimum. Jak dla mnie po prostu niesamowicie. Otwory, które tutaj są zrobione, naprawdę dają fajnego, fajnej pełni brzmienia. No nawet tylko słychać na pustych, znaczy na sucho. Słychać ją w przeciwieństwie do prawda, litego korpusu. No ale to nie o to chodzi oczywiście, żebyśmy grali teraz akustycznie na niej. Tylko w każdym razie ta akustyka właśnie tej gitary, brzmienie tej gitary dzięki otworom właśnie wpływa też dodatkowo na brzmienie już ze wzmacniacza. I naprawdę brzmi pięknie. Wygląda, jak widzicie, też rewelacyjnie. No po prostu to wykończenie jest według mnie świetne. No po prostu gitarka ocena... No po prostu według mnie ta gitarka no, wymaga oceny 5. Wymaga wręcz. Ja bym właściwie nie próbował innej oceny dawać. No, wykończenie jest rewelacyjne. Cena około 2000, no, w granicach, prawda? Cena dystrybutora sugerowana to jest około 2300, 2260, więc około 2000, prawda, w tych granicach ona kosztowała, więc cena nie jest taka bardzo, bardzo wygórowana, bardzo wysoka, ale brzmieniowo naprawdę jest świetna. No myślę, jeśli ktoś się przekonał do zakupu, to naprawdę zapraszam serdecznie do zakupienia tej gitarki. Ibanez AGB 200 VLS. Pozdrawiam, papatki.